Szachy. Gra, której nie trzeba przedstawiać. Według szacunków FIDE, Fédération Internationale des Échecs, i danych zebranych przez YouGo, jest około 600 milionów graczy. Inne źródła podają zarówno mniejsze, jak i większe liczby, zaczynając od 200 milionów, na miliardzie kończąc. Trzymając się jednak 600 milionów, to i tak mamy do czynienia z niesamowitą liczbą. Oznacza ona, że co 12 osoba gra w szachy. A co dopiero by było, gdybyśmy mówili o osobach, które zagrały choć jedną partię i znają zasady gry? Dlaczego jednak tak niepozorna gra zyskała taką popularność? Przecież dawniej istniało całkiem sporo gier, które jednak zostały z czasem zapomniane i wyparte. Czemu próbę czasu wytrzymała akurat ta jedna szczególna? Myślę, że powodów można mnożyć. Jednak spróbuję przybliżyć choć kilka z nich, według mnie najważniejszych. Pierwszą z nich jest na pewno znany szachista Robert Fischer. Wybitna postać szachowa. Zdobył tytuł Mistrza Świata w roku 1972, przerywając rosyjską dominację w tej dziedzinie. Tamta partia została nazwana meczem stulecia. Media USA wykorzystały to do celów propagandowych tak ważnych w zimnej wojnie. Był osobą, która bardzo walczyła z Federacją Szachową, doprowadzając do wielu zmian. Walczył z nią tak zażarcie, że przed obroną tytułu mistrza w 1975 roku przedstawił listę warunków, po których spełnieniu miał przystąpić do gry. Federacja spełniła tylko część z nich, więc Fischer odmówił gry i oddał mecz walkowerem. Jednak nie tylko to dało mu taki rozgłos. Miał matkę Żydówkę, choć sam był zagorzałym antysemitą zapatrzonym w III Rzeszę. Wypowiadał się bardzo pozytywnie o ataku terrorystycznym z 11 września. Przez pewien czas był przetrzymywany w Japonii. Słowem, prawdziwa bomba medialna. Jednak pojedyncza osoba dałaby rozgłos na krótko, popularyzując ideę tylko na kilkadziesiąt lat. Choć Fischer na pewno wpłynął na znajomość i popularność tej dyscypliny, to jednak nadal obroniła się ona sama, a jej idee wyewoluowały. Zauważenie, co jest takiego wyjątkowego w szachach, przychodzi szczególnie łatwo, kiedy spojrzymy na niektóre gry e-sportowe. Szachy są czytelne. Przykładowo, to są rozgrywki z LoL'a na wysokim poziomie. Czy umiecie stwierdzić, jaka jest aktualnie sytuacja? Czy jeśli mielibyście dostatecznie dużo czasu, to dalibyście radę stwierdzić, kto wygrywa, czy jakie powinny być następne ruchy? A teraz ta sama sytuacja z szachami. Czujecie różnicę, prawda? Oczywiście, im bardziej jesteśmy doświadczeni w czymś, tym łatwiej nam przeanalizować szybko sytuację. Zaczynamy sprawnie oddzielać szum od przydatnych informacji. Jednak w przypadku LoL'a tylko zaprawieni gracze zrozumieją, co się dzieje. W szachach wystarczy znać podstawy, by móc zacząć analizować. Wystarczy 10 minut, by wytłumaczyć zasady gry i możemy równie dobrze przyglądać się partiom mistrzów. Jednym słowem, szachy są przejrzyste. Cecha ta jest bardzo ważna, także w grach wideo, gdzie właśnie ten czynnik może zmienić dobrą grę w trudną, czy wręcz nieprzyjemną do grania. Chciałbym opowiedzieć o jednej, która szczególnie mocno nawiązuje do szachów, jednak nie jest na niej bazowana. Chodzi o Into the Breach. Grę ciekawą, zawierającą wiele interesujących zabiegów, zarówno fabularnych, jak i mechanicznych. Skupimy się oczywiście na tych drugich. Zaczynając od podstaw. Każda mapa ma 64 pola. Dostajemy 3 mechy pod kontrolę i nieokreśloną ilość przeciwników. Nasze mechy mają określone zdolności, które nie są opisane ogromnymi liczbami. Zazwyczaj wszystkie punkty życia mieszczą się w zakresie od 2 do 4. Bossowie i nasze roboty mają ich trochę więcej. Także wystarczy nam krótkie zapoznanie się z tym, co potrafią nasze postacie i możemy grać. Interfejs też dokładnie nam pokazuje, co się stanie, żebyśmy się nie musieli tego domyślać. W ten sposób potrzebujemy rozgrywkę na tyle czytelną, że podczas streamów publiczność sama stara się rozpisać według nich najlepszą drogę do wygrania każdego starcia. Uważam, że wielu producentów może pójść tym tropem i uprościć niektóre mechaniki, by gracz nie musiał walczyć z wyliczaniem procentów i wpływem setek statystyk. Wiele tytułów według mnie cierpi ze względu na zbytnie skomplikowanie i nieprzejrzystość, kiedy prostsza rozgrywka byłaby zarówno bardziej atrakcyjna wizualnie, jak i łatwiejsza do zrozumienia.
Oczywiście nie każdy tytuł należy upraszczać. Za przykład użyję Offworld Trading Company, który po prostu musi być w takiej formie, z gargantuicznymi liczbami i trudnym do nauki gameplayem, ale to tak naprawdę bardziej wyjątek. Ostatnim elementem, który niezwykle przyczynił się do zainteresowania tą grą i który może przyczynić się także do jej upadku, jest ilość jej wariacji. Z punktu widzenia matematycznego dostajemy olbrzymią ilość możliwych ustawień i posunięć, które dla człowieka są niemal niemożliwe do całkowitego obliczenia. Dlatego dawne partie miały niesamowitą różnorodność. Stąd gry Talaczy innych mistrzów są takie ciekawe, odmienne, każda była unikatowa. Jest coś pięknego w tym przeliczeniu możliwości, dociekaniu jaki ruch jest najlepszy. Nie dziwię się, że niektórzy nazywają tą skądinąd surową matematykę romantyczną. Jednak te nieskończone możliwości są również powodem możliwej zguby gry królewskiej. Wraz z rozwojem komputerów naturalnym wyzwaniem były gry. Na początku proste kółko i krzyżyk stanowiły problem, jednak komputerowi udało się wygrać już w roku 1952. Powiedzmy sobie jednak wprost. Każdy może wyliczyć wszystkie warianty w tej grze. Szachy stanowią już znacznie bardziej złożone wyzwanie i dopiero w roku 1997 Deep Blue pokonał Kasparowa, ówczesnego mistrza świata. Sam mecz był kontrowersyjny, gdyż w jednej partii komputer wykonał bardzo nieoczywisty ruch. Kasparow oskarżył twórców Deep Blue, że ręcznie podpowiedzieli go maszynie, by zwiększyć jej szansę na wygraną. Ci jednak odmówili pokazania logów, a sam program nie rozegrał już więcej gier. Trzeba wziąć pod uwagę, że człowiek po prostu się męczył, więc możliwe, że wtedy jeszcze ludzki szachista był w stanie pokonać maszynę. Z biegiem czasu jednak maszyny coraz bardziej podkreślały swoją dominację i współcześnie nikt nawet nie próbuje rzucić im poważnego wyzwania. Rozwój komputerów jest tak szybki, że dochodzimy do problemu rozwiązania szachów. Znaczy momentu, w którym zostanie obliczona każda możliwa partia, każde ustawienie. Współczesne rozgrywki na poziomie mistrzowskim i tak stały się znacznie bardziej obliczalne przez używanie sztucznej inteligencji. Coraz częściej dochodzi do remisów. Być może za kilkanaście lat gry o tytuł mistrza będą zawsze remisami i będziemy rozstrzygać, kto wygrał na podstawie delikatnej przewagi jednego z zawodników. W takiej przyszłości partie amatorów mogą być znacznie ciekawsze do oglądania. Ostatnim elementem, który wpływa na popularność szachów, a który można znaleźć w wielu grach współcześnie, jest darmowość. Jeśli tylko mamy komputer albo komórkę i internet, to jesteśmy w stanie znaleźć olbrzymią ilość darmowej rozgrywki i szachy nie są wyjątkiem. Możemy skorzystać z portali takich jak chess.com, czyli chess.org, które zawierają instruktaże mające wytłumaczyć nam podstawy gry i poprawić ją. Możemy znaleźć znajomych, utworzyć grupy, zorganizować rozgrywki, a to tylko dwie najpopularniejsze strony mające też aplikacje na komórkę. W podobny sposób od kilku lat działają twórcy wielu gier, takich jak już wspomniany LOL, Dota, czy ostatnio nawet słynny z tego powodu CSGO. Chciałbym na marginesie wspomnieć o grze Shogi, która jest nazywana również japońskimi szachami. Faktycznie kilka rzeczy takich jak figury czy zasady szachowania są podobne, jednak całość jest zdecydowanie odmienna. Co ciekawe, sporo graczy może kojarzyć ten tytuł z serii gier Yakuza, gdzie pojawia się ona jako minigra, ale więcej o tym wszystkim kiedy indziej. I to tyle, ile chciałem wam przedstawić. Oczywiście powodów popularności na pewno jest więcej, ale przedstawiłem te, które są według mnie najważniejsze. No i przemyciłem trochę ciekawostek. Mam nadzieję, że branża jeszcze wiele nauczy się od szachów. Wam dziękuję za oglądanie i miłego dnia.